Hejka dzieciaki, witajcie na kanale Bajkowo TV. Ja jestem Blight i dzisiaj od samego rana mam ważne zadanie. Wiecie co? Szykuję niespodziankę dla moich kochanych małych zwierzaków. Od dzisiaj robimy przygotowania do świąt. Widzicie to? Ja przez całą noc szykowałam te piękne pisanki, ale moje kochane zwierzaki się zdziwią. Normalnie nie uwierzą i na pewno się będą dziwić. Co to takiego? Ale to nie wszystkie niespodzianki. Nie, 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 nie myślcie tak. Mam coś jeszcze. Ale o tym dowiecie się za chwilkę. Penny, a co ty robisz? Zapomniałaś? Zaraz przyjdzie do nas Blight i ma jakąś super niespodziankę, ale niczego nie chciała zdradzić, więc obserwuj, czy się już nie zbliża. Hej, kochani, już jestem. Przyszłam do was z małą niespodzianką. Spójrzcie, mam przepiękne pisanki, które sama robiłam przez całą noc. Pisanki? Pisanki? A co to są pisanki? Ej, to są zwykłe jaja. Blight, no nie mów mi, że z tego się wyklują małe, równie kolorowe kurczaczki. Już nie ma miejsca u nas na nowe zwierzaki. Hej, głuptasie, nie, 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 one są puste w środku, to są pisanki, pomalowane z korupki specjalnie na święta, ale to nie koniec jeszcze niespodzianek, spójrzcie na to! Uwaga, największa pisanka, jaką kiedykolwiek zrobiłam, w niebieskie kwiatki z niebieską kokardką, mega wygląda, prawda? Wow, ale ogromna pisanka! Wiesz co, Blight? Dzięki tym twoim prezentom, no to od razu czuć, że zbliżają się święta! A, widzę, że wam się wszystko podoba! Słuchajcie, a wiecie, jakie zwierzątko jest symbolem świąt? No dalej, strzelajcie! Może krowa? A może jaszczurka, tak jak ja? Nie, 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 kochani. Symbolem świąt jest kurczaczek. Spójrzcie, co dla was przygotowałam. Uwaga! Mnóstwo żółtych kurczaczków. Spójrzcie, jak fajnie wyglądają. Ojejku, ale śmieszne te kurczaki. Faktycznie, gdzieś coś kiedyś słyszałem, że małe kurczaczki to jest oznaka świąt. Ale u nas teraz pięknie wygląda. Od razu widać, że są święta. Aha, Winnie, widzę, że jesteś zachwycony. Ja też, to jest mega. Nie, no nie spodziewałam się, że Blight zrobi nam taką niespodziankę. To jak? Widzę, że zachwyceni jesteście, ale jeśli chcecie, to możemy zrobić więcej pisanek, o wiele więcej, żeby tutaj było ich mnóstwo. Ja to bym zrobił wielką pisankę z moją podobizną, taką zieloną, z wielkimi oczami, ale by była super. No co ty mówisz za głupoty, zielona pisanka, ale też sobie wymyśliłeś, ja bym zrobiła pisankę tęczową, by miała wszystkie kolory świata i by była najbardziej kolorową pisanką na świecie. No dobrze, kochani, wszystko jest przyszykowane, więc mogę wam powiedzieć o ostatniej niespodziance. Nie bez powodu zrobiłam tyle ozdób na święta. No dobra, mówię, będziecie mieli małego gościa, kogoś, kto idealnie się będzie czuł wśród tych kurczaczków i jajeczek. No co ty, przyprowadzisz do nas kurę? O matko, no to ona nam zniesie tutaj mnóstwo jajek. Nie, 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 nie będzie to kura. Ale równie fajne zwierzątko. Uwaga, 3, 4, zaraz tutaj wskoczy. Hopa, hejka, cześć wszystkim. Jestem zajączkiem, zajączkiem wielkanocnym,
który przynosi prezenty dla grzecznych dzieci. Cześć, cześć! Wow, ale jazda! Ale ty jesteś ogromna? Jakie masz wielkie uszy! Wow, no nie, no by nie bez powodu ty jesteś taka duża. W końcu jak nosisz takie ciężkie prezenty, to musisz mieć mnóstwo siły. Tak, jestem zajączkiem wielkanocnym. Jestem taka duża, bo faktycznie potrzebuję mnóstwo siły. Poza tym muszę odwiedzić każdy dom, gdzie jest jakieś dziecko. Bo wiecie, każde dziecko marzy o jakimś małym prezencie. Och, witaj. Mam nadzieję, że będziesz się dobrze u nas czuła. A słuchaj, przygotowaliśmy specjalnie dla ciebie mnóstwo świątecznych ozdób. Chyba będziesz zadowolona. Spójrz, jak pięknie tutaj wygląda. Wow, kurczaczki, pisanki, małe i duże. Ja uwielbiam takie ozdoby. Wiecie co? Wówczas od razu chce mi się skakać do góry. Jestem taka mega radosna. To co, kochani? Chyba na dzisiaj już koniec świątecznych przygotowań, co? O, ja to już jestem zmęczona. Ale umawiamy się na jutro. Jutro robimy jeszcze więcej pisanek kolorowych, no i bardzo ładnie wyglądających. I jeśli pozwolicie, to też się do Was dołączę. Uwielbiam kolorować jajka. Cały koszyczek kolorowych pisanek. Hej, hej, a Wy przygotowani już jesteście na święta? Zrobiliście piękne pisanki? Napiszcie na dole w komentarzu, czy już je zrobiliście. Do usłyszenia następnym razem. Pa, pa!